Cześć! Zapraszam Was dziś na bardzo ważne dla nas wydarzenie, bo to właśnie dziś pokażemy światu coś, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące w pocie czoła. Pokażemy coś, co powinno zainteresować wszystkich, którzy poruszają się samochodami elektrycznymi, ale może będzie to coś, co sprawi, że zainteresujecie się elektromobilnością. Zapraszam na premierę GC Hubu. To jest jedyna ładowarka, jakiej potrzebujecie w domu i w podróży. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem w tworzeniu hubu? Żeby w ogóle zacząć działać i projektować tego typu produkt. To jest najtrudniejszy moment, czyli zacząć, a potem końcówka jest najtrudniejsza, która zajmuje 80% czasu, bo żeby doprowadzić produkt do komercjalizacji, to jest najtrudniejsza rzecz w zasadzie w każdym tego typu projekcie. Najbardziej jestem zadowolony, że do końca byliśmy skupieni na użytkowniku, czyli chcieliśmy dopracować doświadczenie i uważam, że to jest najważniejsza rzecz w tym produkcie. On po prostu sprawia przyjemność z użytkowaniem. Pod kątem designu, z czego jesteś najbardziej dumny? Absolutnie pozbycie się cegły jest tutaj kluczowe, ale to jest tak naprawdę zasługa inżynierów. Oni sprawili, że to jest możliwe, natomiast nam umożliwiło to przeniesienie kontroli w ręce użytkowników, tam gdzie ona jest najbardziej potrzebna. Dosłownie podnieśliśmy ją z ziemi, z tego kabla, gdzie w większości innych rozwiązań jest umieszczona i przenieśliśmy tam, gdzie w sposób najbardziej naturalny jest potrzebna i jest używana. Czego do tej pory brakowało Ci w takim produkcie jak ładowarka? Na pewno poręczności i wygody obsługi. To jest chyba coś, na co zwraca uwagę Paweł, który prezentował hubu. No rzeczywiście ta cegłowatość dotychczasowych rozwiązań jest ultra niewygodna. Ja nie lubię plątaniny kabli. Zawsze jak z samochodu elektrycznego wyjmuję w bagażniku, co tu jest do ładowania, to jest tu taka wtyczka, tu siaka, tu odpiąć, tu podłączyć i w ogóle. I jeszcze jednego mi brakowało zawsze w tych samochodach elektrycznych, gdzie kupujesz to z zestawem ładowarek, przejściówki do ładowania trójfazowego. Czy mógłbyś przeprowadzić nas przez ten cały proces? Jak wygląda podłączanie tego sprzętu do samochodu? Gdy mamy już zasilanie w naszej ładowarce, jest podłączona do siły, no to mamy zamkniętą Teslę, przytrzymujemy przycisk home ładowarki, wsadzamy urządzenie do samochodu i w zasadzie to jest wszystko. Nasz samochód się ładuje. Co prawda nasz dzisiejszy event powoli dobiega końca, ale nasza przygoda z GC Hubu dopiero się zaczyna. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco, bo już niebawem pojawi się tu wiele ciekawych filmów, między innymi właśnie z tą ładowarką w roli głównej. Za dziś dziękuję serdecznie. Do zobaczenia już niedługo. Na razie. Hej.